Możemy dzisiaj porozmawiać o tym, co najważniejsze, właśnie, czyli o wspieraniu rozwoju mózgu dziecka, o budowaniu relacji. Uważam, że wiedza daje ogromną ulgę i pewność siebie w roli rodzica. Nic się nie wydarzy praktycznie w życiu dziecka, jeżeli nie będzie miał solidnych interakcji z drugim człowiekiem. My się tak strasznie boimy dyskomfortu i mamy setki narzędzi, żeby przeciwdziałać temu dyskomfortowi, zarówno dzieci, jak i dorośli. A nauka wymaga dyskomfortu. Dokładnie tak jest. Dziecko jest niespokojne jak tatuś. Albo denerwuje się jak mamusia. No to już takie będzie. A słuchajcie, ja zawsze mówię, hipokampy słyszą. Każdy z nas jest inny, każda z nas rodzina jest inna i trzeba popatrzeć na swoje priorytety.